Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Wojtek. Tak, jestem Hindusem. Dobra, słuchajcie, żarty żartami. Witam was oczywiście w nowej serii, czyli w kontynuacji gier Tomb Raider. Będziemy szli zgodnie z wydawaniem gier, więc teraz zabieramy się za Tomb Raider Anniversary. No i cóż, myślę, że nie będziemy przedłużać. Zaczynamy. Ja sobie zrobię powtórz poziom. O, nie mogę. No to znów grę. Mam nadzieję tylko, że będzie... A, nie będzie filmików, nie będzie innych rzeczy. To czekajcie, cofniemy. Jeszcze jedną rzecz chciałbym wam powiedzieć, mianowicie... czekajcie. Dobra, dajmy seria po prostu, żeby rozpocząć wszystko od nowa. Ogólnie rzecz biorąc, grę nagrywam w 720p, dlatego że gra na 1080p strasznie mi coś krzaczy. Przy próbie testowego nagrywania niestety krzaczyło strasznie i cóż, niestety, no ale dobra, zaczynamy grę. Także niestety Full HD nie będzie, moi drodzy. Now what's a man gotta do to get that sort of attention from you? If that's the sort of attention you want, Larson, you're well on your way. Sounds like fun, but I'm only here to make an introduction. Lara Croft, meet Jacqueline Natla of Natla Technologies. Good afternoon, Miss Croft. My research department has recently turned its focus to the study of ancient artifacts, and I'm led to believe that, with the right incentive, you're just the woman to find them for me. I'm afraid you've been misled. I only play for sport. Which is precisely why I've come to you, Miss Croft. This is a game you've played before, with your father. You both spent years searching for the Scion of Atlantis. All you needed was the location of Qualopec's tomb. You found Vilcabamba. How quickly can you get to Peru? Jakieś pytania? Vilcabamba continues to elude us. And my insistence that we press on in spite of these failures has morale low. I suspect Jenkins to be the author of this sedition. He simply refuses to accept the possibility that Atlantis is the foundation upon which all known civilizations were built. Increasingly, I find it is Lara alone who remains untainted by academic dogma and open-minded enough to see this truth. Upsi. To jest ciekawe. Facet jest ubrany jak nie powiem co, a my takim wycie krótki rękawek. I jeszcze ta miniuwa. Sypie śnieg zimno. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, także cóż, kontynuujemy sobie, tak jak już wspomniałem, dalej część, jeżeli chodzi o naszą Larę. Wiecie co, jeszcze jedną tu się strzela, a tym się strzelało. W którym tu się chodziło? Właśnie, nie mam tutaj, dobra, ale to chyba nie będzie jakoś konkretnie ważne. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek będzie standardowo odcinkiem prologowym. To jest też, powiedzmy, rodzaju swojego test, jeżeli chodzi o grę, czy wszystko będzie już płynnie działać i w ogóle. Jak przejdziemy jakiś dłuższy kawałek, ja postaram się włączyć Full HD, ale coś mi się wydaje, że z tym jest nieco większy problem. I też nie za bardzo wiem, jak to ewentualnie rozwiązać. Aha, tutaj do góry mamy wejść. Ogólnie to tak. Tu mamy ten, słuchajcie, nie wiem, czy kojarzycie z tych poprzednich części Tomb Raider, czyli ten taki standardowy, standardowy do zmiany wszystkich rzeczy. To chyba było takie... Pamiętam, jak to się fajnie przesuwało w tych podstawowych częściach. Statystyki poziomu. Słuchajcie, tutaj mamy tak, 3 artefakty, 1 relikwia. Ja nie za bardzo kojarzę i nie za bardzo pamiętam, jak się to zdobywało, jak to wyglądało, co się z tym robiło. Więc mam nadzieję, że nic nie ominiemy.
Górskie jaskinie, tak. I tutaj będzie pierwszy poziom. Ale tak jak mówię, ja planuję taki maksymalnie, słuchajcie, 15-minutowy odcinek, żeby sprawdzić, jak to działa, co się z tym je i tak dalej, i tak dalej. Zapomniałem, że tu się skacze. Ogólnie, żeby było śmieszniej, ten Tomb Raider działa 100 razy lepiej niż poprzedni, oprócz tylko tego problemu z Full HD. Bo ogólnie gra, słuchajcie, ma w chwili obecnej 350 fpsów. A poprzedni Tomb Raider przy nagrywaniu, faktem, że Full HD miał ich 30 równe. Także cóż, dobra, użyjmy tego pokrętła. Teraz zaspoileruję wszystkim, tu wyjdą wilki. Dobrze pamiętam? Dobrze pamiętałem. Lara, no. Teraz jest pytanie, czy celowanie działa tak samo jak komar. Spadaj. Strasznie dużo komarów jest. Wcześniej jakoś ich tak dużo nie było. Dobra, zabili naszego przewodnika. Więc będziemy musieli z tymi górskimi jaskiniami zmierzyć się sami. No dobrze, punkt kontrolny. Czy ja tu mam jakąś latareczkę? Nie mamy żadnej latareczki. Kurczę, cały czas mam wrażenie, że coś mnie ugryzie. Teraz tu się boję wejść. Co tu się stanie? Aha. Tutaj nam się aktywowały jakieś pułapki. Hop. Aby wykonać przewrót, wciśnij shift podczas biegu. No dobra, tylko że ja gram na padzie. Aha. Czyli to będzie dał nam przewrót. Dobra. I się nam udało. A, to jest ta część. To już chyba wiem, gdzie tutaj będzie pierwszy artefakt. Czy relikwia? Ale nie, artefakty i relikwie my musimy zbierać. Dobra, hop. Straszne jest, kurczek, tyle komarów lata. Czekajcie, tam nie przejdziemy tędy chyba. A, teraz mi się będzie mylić z Prince of Persią, że mam możliwość sobie kamery zmiany. Tu, ile dobrze pamiętam, tam chyba będziemy zjeżdżać, coś tu kombinować, ale dobra. Stop spoilers. Okej, dobra, Lara. Przeskakujemy. I do przodu. Dobra, ja mam tutaj jednak... Czyżbym słyszał nietoperze? Owszem. Sio. O, tam coś jest. Co tu mamy? Uła, tu nie mogę wejść. A jednak mogę. Co tu mamy? A, tu mamy apteczkę, świetnie. Już myślałem, że jakiś artefakt. Dobra, tu się strzelało. Muszę wziąć na cel wroga wciskając, to wiemy o tym doskonale już. Świetnie. Teraz... Tu się właśnie łapało. No, następnie wciśnij klawisz ruchu w górę, dół. Aha, czyli tutaj musimy troszeczkę wyżej się wspiąć. Dobra, tutaj się rozhuśtamy. I teraz pytanie, czy skacze się tym? Tak. Okej. Teraz co? Do tyłu. Świetnie. O, tam już coś nam kiełkuje, bym powiedział. Jakiegoś kła mamy. Dobra, teraz tak. Tutaj chyba do tyłu muszę. Nie jestem pewny, bo na dół, na bok nigdzie nie zejdziemy. Hop. A, nie. Okej. Skoro tak... Won mi stąd! Jakieś... Co to nam daje?
Oj, wiecie co, tutaj chyba jest kontynuacja dalej. To na razie nie chcę tędy iść. No tak, ale... A, tutaj się możemy wspiąć, dobra. Co to tak wysoko mnie tutaj... A, bo to tak działało, dobra. Tutaj nie powiedziałbym, że to będzie takie hop-siop do przodu. Ale dobra, tutaj musimy się puścić i teraz tak, zjeżdżamy na dół, łapiemy się tego. Teraz tak, ciut wyżej wchodzimy. Ważne w sumie tylko, żeby się tutaj nie spierdzielić na dół, bo może być wtedy problem. No ale... Dobra, do samego końca dojdźmy i tam też, wiecie co, też dojdziemy do samego końca. Wolę się na to przygotować, więc dojdziemy sobie do samusieńkiego końca. No bo tak, tutaj nie przeskoczymy na pewno. Musimy na pewno do tyłu. Hop. Dobra, złapałaś się. Świetnie, dobra. Zbieraj artefakty i relikwie, aby odblokować różne dodatki. Tylko, że wiecie co? A, tu się chyba możemy. Tak, możemy. Aha, czyli tędy i tak byśmy musieli iść, ale... Tutaj dało nam to możliwość wejścia po prostu po artefakt. Tak, artefakt. Nie relikwie, tylko artefakt. Dobrze. To nie jest źle. Słuchajcie, tutaj ogólnie zostało już poprawione, jeżeli chodzi o sterowanie Larą za pomocą analogu. Jest to, bym powiedział, nieco bardziej i lepiej zrobione. Oh shit, co tu się dzieje? O, ja dobrze pamiętam, to się chyba zawalało. I chyba tylko na 100%. Hop. Tak myślałem. A, wilki! What the fuck, Lara? Shit. Gincie wilki, głupie, paskudne. Teraz pytanie, jak tutaj łyknąć apteczkę? Aha, do góry, dobra. A w dół to rozumiem jest nie. Aha, czyli ja od razu łyknąłem tą dużą. No dobrze, może tak być. A, tutaj mamy, co mamy? Apteczkę. O, proszę, mamy kiełek kolejny, tylko że coś mi się wydaje, że tędy to my nie wejdziemy. No, raczej jestem tego pewien. Tutaj się wspinało po tym, tak. Wiecie, ja wam powiem tak. Jak się tak gra przez... znaczy gra. Jak przez dłuższy czas, znaczy może inaczej, jak się grało już w jakieś konkretne gry, to szczerze powiedziawszy człowiek strasznie dużo pamięta i straszne spoilery będą. Ja wiem to po sobie na pewno, że tak będzie. Już zresztą sami słyszycie, że czasem zdarzy mi się coś wam zaspoilerować, coś wam dopowiedzieć, co wiem, co się stanie. Przy tym Raider Legend aż tak bardzo tego nie było, natomiast... Nie wiedzieć czemu przy tej części już tak jakoś, kurczę... Nieco bardziej mi to na pamięć moją się wzbiło. Co tutaj było? Nie pamiętam, ale jeszcze przeszukajmy tutaj wszystkie miejsca. Dziwne wrażenie, że tam będą wilki na dole. O, mamy apteczkę. Tylko, że tutaj nie doskoczymy. Tutaj musimy najprawdopodobniej za pomocą liny chyba się rozhuśtać. Zobaczymy. Chociaż w sumie odległość taka dosyć duża, ale... Hop! A jednak się udało, dobra. Teraz tak, złapmy się krawędzi, zejdźmy na dół. Tak myślałem. O, fuck! Niedźwiedź! Niedźwiedziu! Dobra, zabity. Biedaczysko. A, mi wyskoczył skubaniec. Myślałem, byłem święcie przekonany, że tutaj będą wilki. A, to taka sytuacja. Dobrze, i tutaj, o ile mnie pamięć nie myli, damy radę przejść do kła. Tak, owszem. Tylko, że właśnie, zamknęły nam się wrota. Więc już raczej nie wrócimy. Dobrze, moi drodzy, także słuchajcie, mamy zdobyte po dwa wszystkie... Albo wiecie co? Zróbmy inaczej. Przejdźmy ten rozdział. Tutaj to wszystko będzie troszeczkę inaczej wyglądało, bo będziemy mieli dosyć
mamy chyba 3 czy 4 lokacje tylko, a w tych lokacjach będziemy mieli takie jakby pomniejsze misje. Więc przejdźmy sobie po prostu tą pierwszą, żeby zobaczyć, jak to działa. Jeszcze mamy do zdobycia 2 artefakty i... Nie, jeden artefakt i jedną relikwię. Ale z tą relikwią to może być, słuchajcie, problem, bo nie pamiętam w ogóle, jak się ją gdzie tu zdobywało, ale... Jeżeli teraz pójdziemy do miejsca, o którym myślę, że pójdziemy, to tam chyba będzie ta relikwia. A może niekoniecznie? Dobra, na razie jest ok. Dobra, coś wykminimy. Jeszcze się odwrócę, czy... A nie, tutaj chyba raczej nigdzie nie mamy możliwości przejścia, są jakieś kolce. A jednak, czyli to jest ten moment. To słuchajcie, ta relikwia, ona chyba jest tam na górze. Nie wiem, czy widzicie, to chyba nie mamy takiego zbliżenia, ale tam chyba jest się czai. Tylko teraz tak, tutaj jakoś się wchodziło na górę, nie? Dobra, hop, 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 nic mnie nie docięgło, świetnie. I teraz tak, to powiedzmy, my musimy się przedostać przez te wrota. Zaraz zobaczymy, aha, czyli nam się tutaj... O, shit. Aż mi tu jakieś wilczysko biegnie. Aż dosyć szybko żeśmy się tutaj nim, że tak powiem, zainteresowali. Dosyć szybko padł. Nie jest źle. Nie jest źle, tylko teraz tak. Ja chcę jeszcze zerknąć, czy tutaj czasem, wiecie co, nie będzie jakiejś relikwii czy czegoś. Znaczy artefaktu, w tym wypadku artefaktu. Ale nie widzę, żeby cokolwiek było. Hop. Tutaj będą znowu wilczki. Wow, 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 dosyć tak blisko nawet bym powiedział, te wilczki. O, biegnie następny, chodź. Chodź, wilczku, chodź, nic mi nie zrobisz. Prędzej umrzesz. Dobrze, spójrzmy tutaj dokładnie, ale nic nie widzę. Jeżeli chodzi o ewentualne relikwie czy coś w tym stylu. Teraz tak, tutaj mamy teoretycznie na górę... Nie. A, dobra, już wiem. To się chyba obróci. No, rzeczywiście, że tak. Ale co mi to dawało? To ja nie pamiętam. A, już chyba wiem. Albo i nie wiem. Czekajcie. A, to się tutaj ściągało na dół. Czyli musimy ściągnąć dwie te... O cholera, to jest czasówka. Nie, tutaj nie wejdziemy. Tutaj też, a tutaj mogę jakoś zejść bezpiecznie w miarę. Oczywiście, że nie. Tak, ale to jest czasóweczka, słuchajcie. Hoplara, 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 hop, hop. Dobra. I teraz nam się chyba raczej te wrota uda otworzyć. Tylko, że nie chciałbym jeszcze zbytnio schodzić. A, dobra. I teraz nam się... Tamto wysunęło na górze. Dobra, ale tam jeszcze nie wchodzimy. Tam jeszcze nie wchodzimy, bo musimy zbadać ten, ten motyw na górze. Więc dobra, spróbujmy wrócić na górę. Zobaczmy, czy tutaj nam się to jakoś ładnie pojawiło. Bo tak, ogólnie rzecz biorąc, to tak, tutaj nie przejdziemy. To musi być, to jest na pewno związane z drugą stroną, więc musimy tam wrócić. Tutaj, ile dobrze pamiętam, te zagadki, niektóre były znacznie cięższe niż w poprzednich częściach. No ale to zaraz zobaczymy.
Kurczę, miał być 15 minut odcinek, ale oczywiście gra mnie wkręciła strasznie znowu i coś czuję, że znowu mnie czeka porządne nagrywanie, ale z drugiej strony to dobrze. Wiecie, stwierdziłem, że takie, wiecie, nagrywanko na dłuższą metę jest, myślę, że dosyć fajnym motywem, fajnym sposobem na, powiedzmy, skrócenie sobie czasu, nie wiem jak nawet to nazwać, obsługi YouTube'a. Którym to się kręciło, tym, tak? Tak, jak ja mam to, przepraszam, zrobić? Tam na górze coś jest zdecydowanie. Tylko tak, ja się muszę złapać tego, ale jak tego dokonać? Chyba, że... Nie. Czekajcie, zaraz to wykminię. Bo tutaj, jak widzicie, musimy teoretycznie... Tutaj na boku mamy jakąś półeczkę, coś, ale... Ja tutaj skoczyć raczej nie mogę. A nie mogę też się tego złapać, nie wiem czemu. Nie, Lara, nie będziesz mi spadać na dół. Tego się nie złapiemy. Tak jak tutaj w Prince'ie niestety nie działa, tak jak w Prince'ie nie działa odskakiwanie od ścian, a szkoda, przydałoby się. Nie wiem, słuchajcie, jak to wykminić teraz. No bo tak, tutaj nie doskoczymy. A czekajcie, a pytanie brzmi, czy będę mógł się ewentualnie złapać tej liny? Zaraz zobaczymy. Może tej liny trzeba się złapać. Czekajcie, no powiedzmy, że wskoczyliśmy tutaj. Może to jakiś pomysł jest. I później przeskoczyć na bok? Nie wiem, zaraz ogarniemy. Hop. Dobra, tutaj stoimy i teraz skaczę tu. O! I teraz się tego złapaliśmy, więc zejdę sobie na dół. Pytanie, do tyłu złapię się? Nie złapała się tego. O, lolololololo, jak to zrobić teraz? Niech mi ktoś powie. Bladego pojęcia, słuchajcie, nie mam. Dobra, złapmy się tego. Ale tak, to, że ja się tutaj przerzucę, to mi to nic nie pomoże. Wyżej nie mogę. Tutaj również nie mogę. Do tyłu jakoś zbyt specjalnie też się nie mogę. O, cholerka. Ma ktoś jakieś pomysły? No bo czekajcie, bo... Nie no, słuchajcie, no nie no, definitywnie musimy dostać się na tą... Na to tutaj, ale... Jak użyć tego, żeby... Wspiąć się, doskoczyć tutaj jakoś. A może ja muszę coś przeciągnąć? Może tu coś jest... Jakieś coś ukryte. A ja tego nie zauważyłem. Czekajcie, zerknijmy, ale... Raczej tutaj nic takiego nie widzę, kurczę. Nie jest łatwo z tym, powiem wam szczerze. Zważywszy, że nie mogę przeskoczyć ani tu, ani tutaj. Tutaj jak przeskoczę, to tak jak sami widzicie, no mogę się złapać jedynie tego. Ale wyżej, niżej, na boki, do środka... No co mi da... Kurde, ale utknęliśmy. Masakra. No nie, tutaj zdecydowanie nie mamy nic do... No bo zobaczcie, to wygląda w ten sposób. Od tamtej strony na pewno nie ma jak się dostać, to jest... Na pewno tutaj z tego, bo tak, stąd będzie... Tak, tam jest chyba relikwia na górze. Bo musimy z tego tutaj, z tej platformy przeskoczyć na tamten... tam, później tam na górę, ale... Kwestia jest tego, jak to zrobić? Shit, dlatego pojęcia nie mam. Kurczę, Wojtek, trzeba było obejrzeć jakieś tutoriale, coś... Zanim żeś zaczął to nagrywać. Nie, tu się nie odbijemy w żaden sposób. Tutaj też nie mamy jakoś specjalnie, ale dziwi mnie, że ona nie chce do tego doskoczyć. Hmm.
bo to nam, słuchajcie, zdecydowanie wraca do pozycji wyjściowej, tak? Houston, mamy problem. Ja to byś najchętniej tego złapał, ale tutaj nawet nie ma jak. Te półeczki mnie najbardziej ciekawią. Jeżeli nie, tam nie doskoczymy. Dobra, Lara, spróbuj do tyłu, co? Nie. No i co dalej? Tutaj jak na to wejdziemy, no tak, to nas zrzuci od razu na dół, a na dół iść nie chcemy. Masakra. Straszne, to jest akurat, jeżeli o to chodzi, o tą część, to ona jest naprawdę porządnie taka, bym powiedział, nastawiona na logiczne myślenie, które mi tutaj stanowczo nie idzie. Ale kurczę, pamiętam, że to się jakoś kombinowało z tym, że to się w pewnym momencie jakoś tak nastawiło, że była taka możliwość, żeby tam przeskoczyć, doskoczyć, czy... Ale tego tu nie widzę. Jak gdybyśmy... Nie, to mi nic nie da. Też nie. Wiecie co, ja coś czuję, że my chyba za chwileczkę sobie zakończymy odcinek. Ja sobie to jakoś sprawdzę. I najwyżej rozpoczniemy następny tym, bo nie chcę już was bardziej zanudzać, a tutaj widzę, że to się robi takie troszeczkę... powiedział, no straszne, bo tak, tu się... Nie. Nie wiem. Wiecie, najlepiej było jakbyśmy... No, nie mogę tutaj... Kurczę, no jedyną formą to jest przeskoczenie na to. Tak. Dance, everybody dance. Kurczę, bo... No tutaj jakby... A czekajcie, no... Ale kurczę, przecież tutaj jest jakby taka... swojego rodzaju do złapania, jeżeli chodzi... Lara znowu spadnie mi na dół. To widzę, naprawili już tutaj, że w momencie, kiedy postać się zgliczuje, to ona po jakimś czasie... A zaraz, a gdybyśmy... Nie, nie da rady. Nie da rady. No bo zaraz zobaczcie, tutaj nie przejdziemy. Jak zejdę niżej, to też nie mogę się zbytnio przeruszyć, ona chce mi tutaj skakać. A ja nie chcę, żeby ona skakała, tylko chcę, żeby poszła do tyłu i złapała się tej krawędzi tutaj, no może niekoniecznie tej. Czekajcie, sprawdźmy może ten dziennik. Którym się do dziennika wchodziło? Tak, żebym teraz wiedział. A, zużyłem dużą apteczkę niepotrzebnie. Gdzie tu jest dziennik? Są statystyki poziomu. Chyba, że mi brakuje jakichś ustawień w padzie. Czekajcie, sprawdźmy tabem. Nie. Ja wiem, że było to napisane, zdaję sobie z tego sprawę, ale... No nie, na klawiaturze też nigdzie nie mam tego dziennika. Dobra, słuchajcie, ja myślę, tak jak wspomniałem, my się tutaj raczej pożegnamy. Bo to nie ma najmniejszego sensu, żebym to aż tak... 1%, okej, 23 minuty. Nie ma sensu, żebym to po prostu dłużej przedłużał. A ja tutaj w chwili obecnej nic nie wymyślę. Będę musiał najprawdopodobniej jakiś tutorial, coś obejrzeć i jako tak oto ogarnąć, tak? No bo sami widzicie, że nie jest to łatwe. Okej, dobra, słuchajcie, jesteśmy po takim dosyć dużym, bym powiedział, cięciu. Na wstępie wybaczcie za cięcie, ale po prostu, no, zbyt długi czas tutaj failowałem, próbowałem się do tego dostać. Stwierdziłem, że po prostu wam w ogóle tego nie pokażę. Tutaj mamy relikwie. Um,
Ceramiczna flaszka z wizerunku orki datowana na 700 rok naszej ery. Prawdopodobnie pito z niej sfermentowaną chikę. Chikę? Oh shit. Tak. That's me. Tak ładnie spaść. Po prostu. Ale dobra, słuchajcie, mamy relikwię zaliczoną, więc idziemy sobie dalej. Może przejdziemy jednak ten poziom. Okej. Okay. Czyli poziom ukończony, nie zdobyłem wszystkiego. Ale mam zapis. Chcę zapisać postępy, ale na nowym zapisie. Ogólnie rzecz biorąc mam zapis, więc bo tu się już raczej nie cofniemy. Raczej nie będziemy mieli możliwości. Dobra, słuchajcie. Ja sobie wczytam może poprzedni save, ewentualnie zobaczę, chyba będę musiał znowu pobrać jakieś sobie solucje do tego. Ale tylko i wyłącznie po to, gdzie są sekrety, a nie po to, żeby, wiecie, sobie grę spoilerować. Także cóż, ja wam na dzisiaj dziękuję, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Lara nie strzela, jak odkładam pada. Także cóż, trzymajcie się i cześć.